28 marca wystartował event wielkanocny na serwerze Anarchia GG, a razem z nim dodano nową strefę eventową oraz wiele customowych itemów, w tym marchewkową kuszę, która ma umiejętność przyciągania graczy, a ja w tym filmie postaram się ją zdobyć. Na samym początku zapoznałem się ze wszystkimi informacjami na temat tego eventu i wygląda to tak, że na mapie pojawiają się króliki, a po ich zabiciu dostajemy jedną pisankę. Również po pokonaniu gracza dostajemy 50% jego pisanek, a wszystkie te pisanki możemy otworzyć albo wymienić 32 na pisankę drugiego, a następnie trzeciego poziomu. A im wyższy poziom, tym lepsze itemy można dostać. Ale dodano również 10 pochowanych jajek na całej mapie i po znalezieniu ich wszystkich dostaje się nagrodę. Dlatego odszukałem je wszystkie, aż w końcu zostało tylko te ostatnie. No i właśnie myślę, że jest w tym koszyczku. Więc chodźmy tutaj na górę. No i oto jest. No i właśnie jak klikniemy, to zobaczymy, jaką nagrodę dostajemy. Aha, 2 lewe jajka, no to świetnie. Ale kurczę, no myślałem, że będzie coś lepszego. Od razu po tym zająłem się zbieraniem pisanek porozmieszczanych na całej mapie. No dobra, więc tutaj już jest NPC do wejścia na tą strefę. No dobra, więc wchodzimy. No i jesteśmy. I również wziąłem wędkę surferka na tą strefę, by łatwiej było się przemieszczać. I mamy tutaj pierwszego zająca, więc walimy. No i mamy pierwszą pisankę. Możemy spróbować zabić tego gracza, dostaniemy jakieś pisanki, o ile będzie miał. O, rzucił nam nawet, dobra. No dobra, kolejny zając. Ej, mega dużo tutaj ich jest. No dobra, chyba tutaj zostaniemy. I możemy spróbować taktykę z łuku, czyli po prostu celujemy do królików. No i dobra, pierwszy królik. Let's go. Szósta pisanka. O, jakiś tutaj gracz jest z żelazną zbroją. No ale nic z niego nie dostaliśmy. O, następny. Dobra. No i sobie uciekł, bo tutaj właśnie są jakieś slajmy, które mega mocno wybijają w górę, co bardzo przeszkadza w pokonywaniu graczy. A ten w ogóle zlogał? A tutaj jest w ogóle jakiś latający pet, mega dziwne. O, kolejny zajączek, dobra, dobra. No szczerze zauważyłem, że zabijanie graczy w ogóle nie jest opłacalne, bo oni nie mają w ogóle jajek. Ale teraz mnie goni jakiś nederytowy i chyba chce mnie zabić, więc chyba uciekamy. Ale dobra, pobiję się chwilę. O, już ucieka. No to świetnie. Bardzo dobry gracz. A teraz nie ucieka. Ej, ale mi zbroja pada. Dobra, chyba uciekamy. No to będzie najlepsze wyjście, żebym nic nie stracił. Więc chyba musimy jakoś naprawić tą całą zbroję. O, kolejny gracz mnie goni. No to trochę zajmie ta ucieczka. Ale muszę jak najszybciej uciec, bo inaczej ta zbroja padnie. Dobra, proszę. Jak ta bania padnie, to będę mega na minusie. Ale szczerze chyba uciekłem. No i zobaczcie, jest na wykończeniu. Gdyby ona padła, to byłbym na minusie 50 tysięcy waluty, więc nawet sporo. Dlatego uciekajmy na spawna. Okej, okay, udało się. Na zbieraniu pisanek spędziłem jeszcze parę godzin, aż nastała godzina 19. I właśnie wtedy pojawiał się boss na strefie eventowej, dlatego spróbowałem go pokonać. I boss gdzieś tam powinien być. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Co to jest? No to świetnie. Może jak zmienimy CH, to jeszcze będzie ten boss? Ej, jest, dobra. Może się uda. Ale co te TNT tu... Co tu się dzieje? Jak go w ogóle hitnąć? Dobra, postaram się, dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, nic nie widać. Dobra. O, na pewno był jeden hit. Mega dużo. Co tu się dzieje? Gdzie on jest? No chyba za bardzo nic nie zrobię, no. On dosłownie ucieka. No niestety. Ale ten Tymerku miał chyba 300 damage'a, więc on chyba ma jakieś cheaty. Więc przyznam, że trochę nie fair.
Ale dobra, no. Po tym wszystkim nadszedł czas na podsumowanie wszystkiego, co zebrałem podczas tego eventu. No dobra, więc w ciągu całego eventu zebrałem razem 35 pisanek. Dlatego możemy je teraz tutaj wymienić i robimy pisankę drugiego poziomu. I myślę, że zrobimy jakiś mały opening. Dlatego weźmy z NDR Chesta pisankę poziomu trzeciego. No i wyjdźmy na spawna. A teraz na jakieś RTP. Dobra, jesteśmy. No i robimy opening. Dobra, na początku pisanka poziomu drugiego. Z niej nie ma za bardzo dobrych itemów, ale coś może być. Dobra, opening. O, książka spowolnienia jest bardzo cenna. No, najtańsza jest za 10 koła. A teraz otworzymy pisankę poziomu trzeciego, która jest najlepsza i z niej mogą być najlepsze itemy. Więc zobaczymy, co z niej dropnie. Kurczę, bardzo się stresuję. Dobra. No to lecimy. 3, 4. O, ja się kręcę. Te zaczarowania są jakoś warte 10 tysięcy. A pisanka kosztuje 50 tysięcy, więc jestem na minusie 40 tysięcy, no niestety. Ale żeby tego już nie marnować, kupmy sobie jakiś miecz i zobaczymy, co dropniemy. Dobra, kupiłem mieczyk, no i teraz lecimy. Dobra, 2% z 9, 3, 7, 5, minus 6, 15, 9, 14, no to lecimy. 13, 0, 0 takie, dobra. 24, okej, okay, najwięcej aktualnie. Minus 7. 1, 16. Minus 5, minus 8. 5, 16, 4, 16, minus 1, minus 1. No i zostało mi ostatnie zaczarowanie. Więc lecimy, 28. No, słaby opening, niestety. Ale stwierdziłem również, że zakupię tą kuszę i właśnie już mam ją w ekwipunku, więc chodźmy do jakiegoś gracza. Ale myślę, że na samym początku to pójdźmy sobie gdzieś na górę i właśnie z tego miejsca walnijmy. Jo, co jest? Ale poleciał. No, mocny ten item. A może chodźmy jeszcze wyżej, dobra. Ej, dobra, jakiś Steve'ek tutaj jest, który się nie spodziewa. Jo, ale poleciał. No już rozwalony w powietrzu. Dobra, tam są jacyś. No i jak poleciał, ja cię kręcę. W ogóle nie wie, co się dzieje. No dobra, chyba na tyle z testów. Więc sądzę, że ten przedmiot jest warty swojej ceny.